na terenie Grochowa było sporo takich knajpeczek właśnie prywatnych, prowadzonych przez rodzinę na przykład, która mieszkała w kamienicy czy w domu nad tą kawiarnią na przykład. Bardzo mile wspominam plac Szembeka, bo przypominam sobie tam taką restaurację, bardzo niewielką, ale która miała zawsze gości, dlatego że tam było z kolei bardzo dobre jedzenie. Tam były tak zwane domowe obiady, robione rzeczywiście znowu bez chemii, bez jakichś dodatków, tylko to było świeżutkie. Był bardzo głuba, w którym pamiętam za czasów stanu wojennego, kiedy nie było niczego, były kartki i nie było nawet czasem chleba, można było dostać zamiast na wynos pewne rzeczy, które po prostu nie pokrojono, tylko sprzedano w całości. Hasło Bary Mleczne. Tutaj niedaleko, ja pamiętam, za kinem, kiedyś było tutaj kino 1 Maj. I na tyłach tego kina był bar mleczny i szliśmy do tego baru mlecznego na leniwę. Na pierogi z mięsem, na pierogi z kapustą, z grzybami. Tak kupowałam na przykład tatar. Zmielony już fajny tatar. Jeszcze nieprzyrządzony, sprzedawano nam też chleb tam, pamiętam. I miał sklep pan Wołoski i od sera na chleb. No my jako dzieci chodziliśmy po chleb, tam właśnie chodziliśmy do niego. Tam o określonej godzinie przywozili ciepły chleb i ten chleb to był okrągły bochenki posypany makiem. Jak my ten gorący chleb kupiliśmy do domu, to przeważnie większość, no tam kilkoro nas szło po chleb. To przeważnie skórka z wierzchu była obgryziona, bo ten mak się wyjadało. To zapach był na całą ulicę, aż w szkole tak miało. A pani pamięta smak tego chleba albo bułek? Zapach. To dzisiaj jak przechodzę tędy, to odzywa się na się pamięć tego zapachu. Pięknie pachnie. Zawsze pachniało świeżym, gorącym chlebem i chrupiący chleb, chrupiące bułki. Takiego razowego jak tam ja mam nigdy w życiu już nie zjem. A najsmaczniejszy był taki okrągły chlebek i chlebek tak zwany sitek w formie pieczony, taki półżytni, półpszenny. I taki skór jak odgryzałam, zanim doszłam do domu, jak spojrzał Państwo w internet, to jest to naprawdę kawałeczek, 300 metrów może od mojego mieszkania. Zdążyłam odgryźć okrągły bochenek chlebka dookoła równo, zostawiam sam miękki, że ma całą skórkę, zjadałam nie tylko ja, wszystkie dzieci tak jadą. I tutaj na wysokości, gdzie jest rawar, była tak zwana fabryka marmoladówka, gdzie robiono dżemy. I nie wiem nawet skąd, z jakich okolic, chłopi wozami, furmankami. Na furmankach mieli skrzynki z jabłkami, ze śliwkami i do tej marmoladówki wozili. Ale dzieciaki, jak to dzieciaki, wskakiwali na furmankę pod plandekę, rękę i tam jakieś jabłko czy śliwkę. To były dwa rodzaje, pamiętam, lodów sprzedawane na patyku. To były lody Bambino i lody Eskimo. Pamiętam nazwy. One nie były oczywiście tak kolorowe jak obecne, ale one były, znowu powiem, zdrowe. Z mleka, ze śmietany, polane były czekoladą i smakowały. Miał oranżadę to nawet chyba do dzisiaj jest niższa. Czerwony, biały, żółty, takie kolory miał. Przedwojenna fabryka Wedla, która przecież istniała również w okresie socjalizmu, nazywała się wtedy 22 lipca. Wszystkie osoby jadące tramwajem, dosłownie widać było, że nosem ten zapach wciągają. On był bardzo taki intensywny i przyjemny. Były takie butelki zamykane na takie kapsle, ale to takie, które się otwierały. Przy Grenadierów była budka z piwem, okrągła. Niebieski domeczek, była buda z piwem. Taka, no naprawdę powojenna, zielona, lekko beczułkowata jakby od dołu, taki miała kształt. Było piwo kuflowe, z beczki. Mhm. I to była budka tylko z piwem? Z piwem. No nie tam jakieś cukiereczki dla dzieci, bo jak przyszedł tatuś na piwko, to tam jakiegoś lizaka czy dropsy, o. I żeby było śmieszniej, co jest ciekawe,
Wokół tej budki oczywiście wiecznie stali miłośnicy. Ale do tych miłośników wychodził bardzo często, bądź wychodziła, pani czy pan z tejże księgarni i opowiadali im o różnych książkach, który, na przykład o wieku, który opisywał właśnie takie uliczne warszawskie życie. Panowie, jak wypili piwko, wchodzili do księgarni, kupowali książeczkę albo szli kawałek dalej, w tą stronę i tutaj, o, w tym budynku z kolei, gdzie teraz tramwaj go lekko za tego, po schodeczkach była biblioteka publiczna. I wędrowali do niej i wypożyczali sobie książeczkę. Dzisiaj jest to technicznie niemożliwe, żeby w ogóle nikomu do głowy by nie przyszło, żeby w jakimkolwiek barku przy piwie namawiać ludzi do tego, żeby poczytali. Pod wieczór, jak już ludzie z pracy przyszli, to przychodzili do nas. Mama kawy zbożowej nagotowała, placków nasmażyła kartoflanych, albo sąsiedzi przynosili tam placki kartoflane i kawę zbożową. Nie tak jak teraz kawka, drinki, nie. I śpiewali nieraz. A ja sobie radzę na pracę, bo na pracę dobrze mi jest. Praga to swojska enklawa, gdzie schowała się Warszawa, co ma duszę, honor, a czasami gest.